imieniu organizatorów i gospodarzy. Witam wszystkich. W imieniu organizatorów i gospodarzy witam wszystkich na uroczystą rocznicę rocznej. W tym roku to już 76. rocznica pacyfikacji wsi w Pandysie. Z tej to okazji na początek chciałbym wszystkich wprowadzić w historię, w namiastki historii, to co działo się 76 lat temu. W końcu sierpnia 1944 roku dość szybko zbliżał się do Narwi wyzwoleńczy front. Sytuacja ta spowodowała, że na jej prawobrzeżnych terenach znalazło się dużo Niemców. Do Myszyńca Niemcy przenieśli ostrołęckie i płockie dowództwo Gestapo. W okolicznych lasach było dość dużo partyzantów 4 rejonu Myszyniec, ostrołęckiego obwodu Armii Krajowej pod dowództwem Kazimierza Stefanowicza Asa. Nastąpiła koncentracja potyczek pomiędzy oddziałami niemieckich żołnierzy a oddziałami partyzantów kurpiowskich. W dniu 15 sierpnia w okolicach Bandyś oddział Asa stoczył zwycięską bitwę i zabił 2 Niemców, w tym dowódcę oddziału specjalnego jak komando skierowanego w nasze lasy do walki z partyzantami. Pod koniec września i na początku października oddział Stefanowicza był rozproszony w grupach po kilka osób, a stan ten spowodowany był względami bezpieczeństwa i miał związek z planem przemieszczenia się w inny, mniej zagrożony teren. Niemcy dowiedzieli się o rozproszeniu partyzantów i zaatakowali oddział Asa w Butach Karcieńskich, gdzie przebywał dowódca i kilku partyzantów. Jednak dowódca uszedł z życiem. W dniu 3 października w nocy, początek około 2, Niemcy w poszukiwaniu partyzantów otoczyli wieś i zgonili ludzi w jedno miejsce, właśnie tu, za szkołą, gdzie dzisiaj stoi ten pomnik. To miejsce spędzono wszystkich mężczyzn, kobiety, starców i dzieci. Niemcy nakazali z domu wziąć łopaty. Bladym świtem wszystkich mężczyzn związanych posadzono tutaj właśnie, gdzie ten pomnik stoi wszędzie. Po przeciwnej stronie, tutaj za drogą, rozstawione były niemieckie karabiny maszynowe. Mężczyznom zawiązano oczy, a kobietom nakazano kopać w dół. Wtedy rozległ się płacz pogromny choćby. Naraz od strony czarni przyjechał żandar i zmienił rozkaz, aby nie dokonywać egzekucji na miejscu, ale wszystkich wywieźć do kościoła w czarni. Ciężarówkami przewieziono mężczyzn, a kobiety i dzieci zwolniono do domu. Mężczyźni przebywali w kościele cały dzień, na zaję z rana spędzono ich na placu gminnym, tutaj gdzie dzisiaj stoi specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. I tutaj nastąpiła segregacja oddzielająca starców i młodocianych. Wszystkich od 18 do 65 roku życia w liczbie ponad 100 mężczyzn przewieziono do Myszyńca, gdzie do transportu dołączono schwytanych partyzantów. Po krótkim postoju Niemcy wywieźli ich do obozu karnego w Działdowie. Tu w wyniku dwumiesięcznych tortur i wycieńczenia zginęło około 20 mężczyzn wywiezionych z Bandyś. Z Działdowa w końcu listopada 1944 roku pozostałych przynajmniej 87 mężczyzn przetransportowano, nich zostało do obozu koncentracyjnego w Sztutowie. W obozie tym z grupy 87 osadzonych w końcu listopada 1944 roku do końca stycznia 1945 roku, czyli do momentu ogłoszenia ewakuacji obozu i zaprzestaniu prowadzenia bieżącej dokumentacji,
obozowej więźniów zmarły w Sztutowie 22 osoby. Pozostali około 65 osób byli świadkami ostatnich dramatycznych wydarzeń w historii obozu, ewakuacji pieszej, tak zwanego Marszu Śmierci, bądź pozostania w obozie, gdzie panowały nieludzkie warunki i epidemia tyfusu. Od 1 do 29 grudnia zmarło 3314 więźniów. W tej grupie prawdopodobnie większość aresztowanych było właśnie z bandy. 25 stycznia 1944 roku komendant Paul Hoppe wydał rozkaz specjalny o ewakuacji obozu. Rozpoczął się Marsz Śmierci, czyli pierwsza ewakuacja więźniów z obozu koncentracyjnego w Tuchowie na Mierzei Wiślanej. Około 11 tysięcy więźniów musiało w ciągu 10 dni przebyć od 120 do 170 km do 8 obozów ewakuacyjnych w okolicy Lęborka i Wejherowa. I tak szli w pasiakach w 20-stopniowym mrozie. Każdy na ten czas otrzymał pół bochenka chleba. Ten, kto odstawał w marszu pod kolumny, był rozstrzelany. W obozach tych wycieńczeni więźniowie zmarzniętej ziemi przez kilka dni musieli kopać pokoju. Na początku marca, wobec zbliżania się od zachodu Armii Czerwonej, zarządzono ponowną ewakuację tych obozów, podczas której znowu masowo zabijano żywych więźniów, a część z nich wywieziono w końcu kwietnia i na początku maja 1945 roku, czyli tuż przed wyzwoleniem, statkami aż do północnych Niemiec, Danii i Szwecji. Po wojnie do domu wróciło z grupy ponad 100 aresztowanych tylko 7 osób. Z tego udokumentowane są losy i opowieści tylko 4 mężczyzn, których ostatni, Franciszek Stachelski, zmarł w Bandysiach w 2009 roku. Ofiarami tragedii, która wydarzyła się jesienią 1944 roku w Bandysiach i okolicy, byli mężczyźni, ale również ich dzieci, żony i matki, które dowiedziały się, że są zdecydowani. Część ich pamięci. Tu, gdzie dzwonu Czarnińskiego przez bagna i barcie odgłosy echo niesie, gdzie waleczny lud puszczański, hardy, męski i zaradny, co kurwiami zwie się, gdzie w odpusty na świętego roka w procesy na wietrze porągwie trzepocą, gdzie się zwarci żywiczne i woskowe gromice na ołtarzu świecą, gdzie ziemia miałka i połowa przeorana w dziesiątki sypiących się brust, gdzie każda jej skiba pełna jest popiołu, bawicy gotowych i bitewnych trup. To właśnie tu, gdzie pomnik przybijający się brust stoi, wykopali wolny grób. Niechaj potomni na wieki to miejsce znają, którzy wywodzą się z tej ziemi, że tu, gdzie dzisiaj się modlimy, ginęli nasi w lasach dla ojczyzny z innymi. Niech nigdy nie zginie pamięć, kto zabrał naszych chłopów z ich chat. O tym pełnym trwogi zakątku, co w wojnę zburzył kurwiowski świat. Teraz, gdy zadumani, w czerwcu